Ernest Hemingway once wrote, "The world is a fine place and worth fighting for." I agree with the second part. Dobra, zbadamy te bloki tutaj. Może znajdziemy jakąś broń lepszą trochę. Chociaż w nich bym nie liczył. Patrz, gracz biegnie. Jak będę strzelał do niego, to... A dobra. Dobra, pojedź sobie tam. Dobra, to chodź, sprawdzamy te budynki. No, nie z tej strony. Zombie go przegoniły. Zombie chodzi tutaj w ścianie. Nie, on tu z nas przyblokuje. Idź sprawdzać, ja będę pilnował drzwi. Nie, ja mam Winchestera. Melanż ma tego. Dwururkę też. Pan nie zbieracie do tego nawet naboi. To jest najgorsza broń. Wiem, to widziałem, zrobili po prostu, że nawet tyle samo naboi mają, rewolwer i Colt. Idź na górę jeszcze. Makarov nie jest taki zły. Ten strzał i zabija. On jest teraz dobrym pistoletem całkiem. Przez to, że ma więcej amunicji. Jest cichy. No to jak dla mnie jest nawet lepszy w tej momencie od rewolweru. Rewolwer jak zabiło na hita, to był dobry. A teraz... się liczy precyzja w tych głowach, trzeba strzelać. Mieć więcej amunicji. Jedzie jakiś samochód. Jakiś pojazd jedzie. Nie wiem, tylko słychać na razie. Jest pełno tych pojazdów. Pełno. O, fakt, że ja teraz... Jeżeli tu podjedzie, będę strzelał do niego. Cannot fire. Jo, zombie też poszły w tamtą stronę, idą.
Piszą tutaj nawet. O tym na czacie. No nie, ogólnie tak raczej piszę. To jest chyba tylko dwuosobowe. Ale to jest dwuosobowe, nie może nas zawieść. Bodajże, jeżeli poznałem moduł. Jo, to jest dwuosobowe, ja go widzę. Jeżeli tu będzie jechał, to będę strzelał. Tylko zrobię wtedy wszystkie zombiaki to. Winchestery. Ja mam sporo amunicji. Nie miał szans. Nie strasz mnie tak, proszę. Nie, na dach lepiej nie wchodź. Nie. O, w jakiejś wiosce. Idźcie, przygotuj się do strzelania. Na wschód. Więcej ich tam jest. Tam jeszcze jeden wsiadł do samochodu. Gdzie jesteś? Tak, no dobra. Wszedłem tam do pomieszczenia jednego. Na mnie się czają te zombiaki. Od tych schodów zaraz. Dobra, jestem przy schodach. Tak, też to słyszę. No dużo jest tych pojazdów, ja pełno zepsutych widzę. Jeden bez koła był. No jest, dużo. Ej, ale świetnie, że pojechał. On z ten zrobić. Zobacz, tutaj zombie łazi pod tym. Pode mną. Strzelam do zombie. Dobra, chodź, zbijam się z tym. Krwawisz, czy nie? To chodź szybko w budynku. Gdzie jesteś? Ten pierwszy, niższy. Oh man. Nie widzę cię jeszcze.
Idź się za bandażu i się spokojnie. Tak, dobra. To przeszukaj znowu. Ty przeszukaj. Albo dobra, ja mogę przeszukać filmy. Jak z jedzeniem wyglądacie? Ja okej. A powinniście mieć od razu na ten. No ja, ale teraz już nie ma tego triku na jedzenie. O, CZ-kę mam. Jak dawno jej Pazur. Nie miałem. No, dobra. Wejdź tam, tam jest Makarow. Nie wiem co. Z tyłu. Ale tam są dwa przy nim. Ich jest sporo. Tam w głębi, tak najbardziej. To najbardziej w głębi pomieszczenie. Ej, dobra, zaczyna to wyglądać jakoś. Broń jakaś jest? Przede wszystkim wola przeżycia. I myślę, że nie będziemy się cackać. Widzimy, że ktoś jedzie, trzeba będzie strzelać po prostu. Co wy o tym myślicie? Mhm. Najbezpieczniejsze rozwiązanie. A co? Masz już tego? Makarowa? Dobra. Ja będę szedł do góry w tej powoli. I wanna know how I'm the first one to die now. I'm in the middle of everything. Like, fuck me, man. Tu są dwa magazynki do Makarowa, jakbyś chciał na pół piętrze. Yeah. I'm the first one to die. I was in the middle. I don't know. I thought we got the door. I thought you were the only door gunner, and then all of a sudden my pilot, my buddy gets fucking wasted immediately. Nope. I was in the middle. You missed the door gunner and it hit me in the face about like 5 times. Just my luck. But I will get revenge, I'll tell you that. That's alright, I just got sniped. Nie ma... Hooray! It is complete. Bazur, nie masz tego? nie trzęsiesz się, jak celujesz? Dobra, spoko. No dobra, to ja powoli idę. Gdzie jesteście? Wyszliście z miasta? Powoli będziemy wychodzić. Kierować się na tam. Na wschód tą drogą. Znaczy tak, tam tak, na północ, dokładnie. Później wschód. Nie wiem, ja mam 2,5 km. Kolejny put it in the heli if you can for me. Magazynki. Idę na górę. That is true. Mapa, jakbym się z niej normalnie cieszył kiedyś. Skakał z radości. Z mapy. Tu są jeszcze dwa magazynki do Makarowa. No ja też mam full, mam jeszcze pełno do tego, do Colta, ale chyba będę je wyrzucał po kolei. Jest Lee Enfield. Weź sobie go zamian. To dobra, bro. Ale on tylko ten, wiesz, dwie sztuki są, wie. I Enfield jest... Bardzo głośny. Ale nie, przepraszam. Cywilna, cywilna, tak jakby. On jest tu obok mnie. Ten Makarow jest dobry tylko na bliską odległość. Ale mam plecak. Alisa. Na cały raz.
Ja mam broń czego. To się znajdzie, nie zdążymy tego wystrzelać prawdopodobnie. Nie mając życia. Kurde, już nie mam. Zgubiłem swój stary plecak. O, hej! Pazur, idziemy? Na dole. Tu masz dwie sztuki magazynku do Enfielda. Gdzie ty jesteś w tej chwili? Aha. Tu masz dwie sztuki magazynku właśnie. To my ściągnęliśmy tam tego zombiaka, co tam leży? Raczej nie. My zabijaliśmy tylko takie, wiesz, co były do domków właziły. Ale za to strzałów żadnych było słychać. Dwa helikoptery widzę. Ale między drzewami stoją, ja nie wiem, czy wystartować można. A. Zobaczcie, w nich czegoś nie ma po prostu. Wywrócony AD. The pilot didn't disconnect, he's AFK. Na nim było tylko wyposażenie, nie było żadnych opcji nawet. O. Yeah, I died. No, ten pusty jest. Nie podoba mi się, że tak biegniemy po tej drodze, ale tu nie ma z drugiej strony gdzie się schować. Co najwyżej na prawo, ale... Ja wchodzę na to wzgórze po lewej, ale siedzę w tych w stosankach. My widzimy w oddali miasto Arnoldstein. Ty biegniesz tą drogą od Arnoldstein do Tarvisio? Czy od Fusine? Od Fusina, tam w środku lądu, nie przy morzu. Aha, dobra. Jestem Ghost Mark. Mar. Ghost Mar. Taka stacja benzynowa. Widzę, to dosyć daleko jeszcze. No dobra. Do Tarvisio ja mam 2,5 km. Ale dobra, mam helikoptery, muszę je sprawdzić. No spoko. Are you guys flying by any chance? Bazur, to chodź, lecimy do tamtej drogi wtedy. Yep. Over some city, near a river. Przejdziemy sobie przez ten las. Hold on, put on auto hopper real quick. Oh wow, you flew
right over top of me. Look at that. I'm right below you. Cały czas gadają. No, wkurzę to. Zaraz ich wyciszę po prostu. Nie wiem. Czymś się gadało, ale czym nie mam pojęcia. What the fuck just happened? Had did you crash guys just crash a heli? Did you grab a helicopter? It's karma. Jestem wyżej. Trochę w twoje lewo. Silnik jest pieprzony. All part of the plan, my friend. Sniper, you should bloodbag me. Widzisz mnie, Pazur? No. No to jeżeli znajdziemy silnik i tu tego, tu boksa, to można byłoby się nimi zaopiekować. Chcemy tam schodzić, Pazur? Tylko między drzewami to stoi. Oh, Jeff's gonna be pissed as fuck. Patrz, na razie biegniemy w tamtą stronę, na wschód. Bo ostatnio Mel mówił, że był przy tym... przy Gazdr, czy coś tam. To jeszcze dosyć daleko. Gazdmar. Gazdmar. Widzicie na mapie niebieskie ten? Helikopter? Czy to nie widać? To chyba ty po prostu widzisz, jeżeli go no, przez chwilę widziałeś, albo słyszałeś. So, Pazur, biegniesz? Patrzmy na to miasto, na te miasta, jakby była jakaś straż pożarna czy coś takiego, to warto byłoby zajrzeć. Bo tak do tych zwykłych budynków nie ma po co, skoro mamy te narzędzia. Do bloków po te... Ej, to co, coś jest po prawej? Plecach. Właśnie. Warto sprawdzić. Takie większe, to tam może coś być. Widzisz tam jakieś... O, zombie się zespawnowały. To dla nas. To dobry znak. Dobra, ja się przyłączam na pistolet przeciwko zombiakom. Ty zostań z tą bronią może. I schodzimy po malutku. O, zapałki znalazłem. Jo, jest rzeczywiście taka malutka chatka na jednym. Tu są schody na górę zaraz. Kompletnie pusto, żadnego lootu, nic nie ma.
Tak, tak, idę. Tak, tak, idę dalej. Chyba do każdego budynku, nie? Można wejść. Prawie do każdego, chyba. Chociaż może do każdego. Tu nie jestem pewny, czy przy tych, których teraz jesteśmy, da się wejść. Nie, do tych się nie da akurat. Ej, jaki bezsens, takie budynki na wjeździe do tego? Sprawdzam, czy tutaj coś jest na górze, ale wygląda na to, że nie. Jedna puszka Pepsi. Schodzimy i uważaj, bo tam z lewej strony, tam skąd przyszliśmy, będzie zombie. Także w prawo idziemy. No dobra, skoro tu nic nie ma, to po prostu idźmy tym razem po prawej stronie drogi. Nie będziemy tam ryzykować ponownego przechodzenia przez nie. Tam jest taki mały kościółek chyba. Kapliczka. Shit, wizard, I'm fucked. Ale niecelny jestem, Makarow, no. Trochę dalej i... No, masz rację. Oj, będziemy przechodzili przez drogę. Wizard, do me a favor and take him out, but I have a broken leg now. Did he kill you? No, I have a broken leg. It's a fucking... Some random glitch happened. Are you dead? No, I had to crawl. Nie, nie wyłączyłem jeszcze. A można? W opcjach bodajże tak. What? Shit, there's two people down here, there's two people. To może być o nas. I don't see one. Siedzę w tym drzewie, przez które przebiegłeś przez chwilę. Biegnę dalej. No, też się tego spodziewałem. Szkoda, że nie podali nic konkretniejszego. Co? Co się stało? Mogli na dwóch, ci co gadają, to mogli nas widzieć. Shit, I'm so fucked down here. To co? Wizard, do you see me right now? No, the guy's booking it though. He's booking him right now. Myślę, że my za chwilę... Who just ran by me in an Alice Pack and a Winchester? Wiesz, tak się rozejrzymy. That's the dude, who's up on the hill with us. Where are you guys? Where the hell we crashed? No, zaczajmy się na nich. Ile ich jest? Nie mam pojęcia. Zobacz, w tym mieście są zombiaki.
to nie dla nas, za daleko. No to może pokazywać. Nie. Słychać strzały. Makaro. W tym drzewie jestem. Kurde, no boję mi się kończyłem do Makarowa. No. I rodzaj spojrzeć w stronę tamtego miasta. Stąd jeszcze mniej. Kurde, ryzykuję, jadę na rowerze do was. Jak tam u was sytuacja? Gdzie wy jesteście? Pod Koren? Jestem następna Krańska Góra. To ty słyszałeś z Makarowa? Tak. To ciebie słyszeliśmy. Tu bloki są. Te. Jest kolejny bloków. To my podejdziemy do ciebie, tam się rozglądaj. Tylko jestem w następnej, tak? Nie jestem podkrojny, ja tylko... Ktoś jedzie samochodem. Słyszę samochód, słyszycie? Nie. Pazur, gdzie jesteś? Aha, jesteś, okej. Okay. Słyszycie już? Powiedzcie mi, kiedy słyszycie samochód. Jest koło mnie właśnie. Widzę go. Jedzie w środku miasta, będzie przejeżdżał obok bloków. No jest koło mnie właśnie. Ja wchodzę na dach. Chodź Pazur, biegniemy tam popatrzeć. Zombie przebiegł do nas, to jest problem. Przejechał. Co to zombie tak biegają? No za samochodem. Ja jestem na dachu, widzicie mnie? Tak, widzę ciebie. Widzę. Czy wy jesteście? Stoisz? Na rogu. Widzisz taką małpkę w żółtym tym? Na lewo od drogi? Skacze zatkiem w czarnym ubraniu. Ten samochód koło obok was przejechał? Tak. Między takimi sosenkami. Ja też. No dobra, to chodźcie do tych bloków chyba, co? No, będziemy schodzić. Tam pilnuj, rozglądaj się, żeby widzieć, czy ktoś się nie dygnie. My wejdziemy tutaj do takich domków po drodze. No ja przeczeszę ten. No sprawdźmy to miasto całe. Trącić go, ja mam CZ-kę, nie? No ja bym sobie spróbował ją. A co to za samochód w ogóle? UAZ chyba, znaczy ten Ural, ten duży. Aha, to rzeczywiście nie wiadomo jak tam jest. Dobra, ja powoli wchodzę do tego budynku. Pazur, tutaj bliziutko. Przejdę do kibelka, jestem w bloku. Dobra. Łom, po co nam łom? Dobra, to idź na piętro. Ja będę stał przy schodach i pilnował.
Uważaj, tam jest małpka. Przy wyjściu, na wprost. Także pomalutko. Ej, te drzwi się otwiera. Pazur, zobacz czy tam u góry. Dobra, to uważaj z powrotem na górę. Jestem. Jaką broń wy macie? Pod... Winchester... Winchester Ely Enfield. A podręczne? To jest plecak, gdzie jestem. Ja mam Makarowa. Pazur też. No ja też. Trzeba znaleźć jakąś inną, bo do innej też mam. To jest plecak Alice. W tym bloku, gdzie jestem. Okej. Okay. Spokojnie, zaraz przyjdziemy. Jedzie samochód. Słychać go. Pazur, schodzisz na dół? Cały czas słychać, jak on jeździ. Wy daleko jesteście. Gdzie to? No trochę domów jest po drodze. To jest jakiś taki duży dosyć tam też. No my właśnie byliśmy w takim większym. Nie, ja wolę łazić tak po cichutku, naprawdę. To wręcz czego tu jest... Przy takich ceglanych jesteśmy. Czy takim malutkim, takim większym. A do Makarowa ja mam jakieś... Tu mamy nasz taki typowy narożny. To z niego chyba mogę słychać. Do 3Z-ki możecie zbierać, jakbyście widzieli. Cię? Nie, nie zauważył. Jeżeli idziesz tak po malutku, to niekoniecznie cię zauważy. No on na wprost. Nie mógł, że cię połamał. Ale... Ja nie widzę tego zombiaka nawet. Go tu nie ma przy mnie. No takie są najgorsze. No i co my teraz, skoro nie mamy morfiny? Nie, ale nie... O, teraz dopiero mogę cię bandażować. Czołgasz się do przodu u mnie. Krwawisz jeszcze, czy nie? O ja pierdzę. Spróbuj wstać i się położyć jeszcze raz. A to się nie zacina tak. Spróbuj w tą stronę nadusić dwa razy szybko. A V? Spróbuj wstań i V wciśnij. Tu jest kolejny Lee Enfield, jakby co w tym budynku jeszcze. No ja mam CZ-kę, to okej. Okay. No nie, tak, no, bo jesteś połamany. Jesteś. A właśnie się spotkaliśmy, nie? Trzeba będzie spojrzeć na mapę, gdzie jest szpital. Kolejny Makarow na piętrze. No to jest pewnie ten, co widziałem. Jeszcze jeden Makarow. Też pada. Nie. Yep. O, mam ciało. Ma Winchestera. W sumie to nic więcej.
Nawet amunicji nie ma. Znowu Lee Enfielda widzę. Kurde, ile ja amunicji do tego? Dwie sztuki. I dwie. O, mam dużo amunicji. Zostawię sobie. Nie wiem, to da się zabić i od nowa cię znajdziemy, bo to... Nie lepiej cię zobaczyć, poszukamy. Gdzie jest ten? Gdzie jest ten szpital? I to... No dobra. Zobaczysz, czy się nie przebiec. No ja sprawdzę też. Nie. Pantera. Amen. Come on, no name. Get dressed in here, man. No, leave him. Leave him. I will get out and pop your ass. You do not shut it up. Uwaga, wchodzę. To zombiaki tak stękają? Tak. Albo my. Dobra, chyba martwię wszystkim. Nie, sprawdzam, ale nie ma. Plecak jest jeden potrzebny jeszcze co najmniej. Nie, nie wezmę jeden. Ja mam rewolwer, co nie potrzebuję. Lee Enfielda, potrzebujesz? Ja chyba wezmę Lee Enfielda zamiast tego. A masz, czy...? A, tym magazynki no, znalazłeś. Nie, to tak. Ja mam tylko ten. Nie mam takich. Nie, to ja mam zapałki weź, bo chyba nie ma ich. No, ja mam tylko. Wcześniej grałem, to jeszcze nie znalazłem. Dzisiaj pierwszy raz teraz. Ale zwierząt nie widziałem żadnych. To gdzie idziemy? Czekaj, pazurowi wrzucę do plecaka ten... morfinę. No bo ja też jestem obładowany tym. Nie wiem, czy na to lotnisko iść, czy nie? No gdzieś trzeba iść. No właśnie, a z drugiej strony co my będziemy robili? Do tej miejscowości tak proste gdyby, tak? Arnold Stein. No ja mam zaznaczone tak na brzegu lotniska. Kilometr tylko. Kurde, co on tak biegnie? Aha, to... No to zaraz ci zrobimy transfer. No. Ale to lepiej tam na górze niż tutaj. Biegnie, sam bieg za mną. No, on się zombie zgubi na górce. CZ-kę. Aha, no. W szpitalu był. Nie, wcześniej trochę. Wcześniej? No, zapomniałem założyć. W tych blokach. Cerkwia, jaka cerkwia? Nie, nie. Ten pałac, tak? Nie, to była inna. To jest najlepsza mapa.
spoko, spoko. Powrót do Daisy. O, część ludzi się przekona. Dobra, krew. Przetoczmy. Ej, co tu jest na dole? Wrak czołu? Gdzie ty? Co tu jesteś? No nie ruszę się. Czy to jest wrak, czy cały czołg? To raczej wrak. Wokół niego przedmioty leżą, normalnie. Dobra. Aha, no. Ja tak te... Czeski plecak tu leży. O, to pazur bierz. Tak nam było trzeba w tej chwili. No, musisz zdjąć najpierw. Nie, no tam blisko, żebyś mógł od razu przekładać. Wygodnie jest od razu przekładać do tamtego, potem zmieniać plecak po prostu. W razie ja takie mam wrażenie. Ja zdejmuję, zakładam tamten i później otwieram ten, który zdjąłem. No jak założysz, to też ja już straciłem, tak. A zrobiłem tak, że zamiast otworzyć, to ten. Wziąłem. Co ten czołg tu robił swoją drogą? Ja samolot taki duży znalazłem tutaj i to był crash site tak naprawdę. On tu chyba szczęście szuka. Supermarket jest. Za tą górką. Może plecaki większe, co? Tam po prawej stronie jest chyba jakiś budynek na wzgórzu. Bunkier albo coś. Może nawet wojskowe to być, bo tak wygląda chociaż. Dobra, powolutku idziemy. Ja już jestem za tą górką jak gdyby. Mhm. Idziemy do supermarketu? Większe... Miasto. No, większe... możemy podejść. Większe plecaki ewentualnie. Zombie nie ma? Nie ma, nie. Nic nie widać. Tam jest ten van niebieski. Pedo van. O, nawet nie widzę. Przed marketem. Tak perfidnie przed marketem stoi. A, akurat, no teraz widzę. Koła nie ma na pewno, prawego. Jezus Maria, nie schodźcie tędy. Nie, może się zabiłeś. Prawie. Już tak widziałem, moja postać zaczęła się zsuwać. Ja jestem na górce cały czas, ja jeszcze nie zszedłem. Co? Co to jest? A po co się wspinać? Ja już schodzę. Ja też. No w nocy. Chyba jeszcze kin wtedy grałem. Co takie te bunkry czy coś tam jest? Dobra, ja jestem na dole. Dobra, widzę cię pazur. Jestem po twojej lewej. A ty, Mel, nie wiem gdzie jesteś. Ja z drugiej strony. Dobra. Kieruj się w lewo tak bardziej. O kurde, nie wiem czy tu zejdę. Nie, to dobrze będzie, dobra. A widzę was. Pazur. Za tobą. No właśnie. Nie, biegnę do ciebie. Teraz cię staranuję. Ja jestem po waszej prawej.
Gdzie? Bo cię nie widzę. Tu. Przed wami. O ten też szedł. Kurde, miasto i nie ma miasta. No dokładnie, było i nie ma. Czy naprawdę czuję przestrzeń? Wiesz co, w Daisy też była przestrzeń. To wielka. No w tej, no w tym. W Czarnorusi. No, no tak, Daisy, ARPA. Chodzi mi o ten silnik. Aha, myślałem, że ci chodzi konkretnie o tą mapę w tym wypadku. Tam jest Ural. No właśnie, też widzę tego Urala. Podejdziemy, zobaczymy. Gdzie ci się coś pali, Pazlu? Kolejny pedowany. Dobra, jestem przy Uralu praktycznie. No ja za to mam zaraz. Tych pojazdów... Trup. Jakiś trup tu jest, muchy. Ale są przedmioty w nim. Może być niebezpiecznie. Pazur, gdzie jesteś? Osłaniaj nas. Makarów, magazynki. Gdzie ty masz te rzeczy? W trupie? Tak. Lornetkę. Ktoś weźmie lornetkę, ja mam te w spluwie lunetę. A gdzie jest to ciało? Nie widzę. Tutaj. I jest jedzenie upieczone, ja nie mam miejsca. Jeszczący ten stan? Nie sprawdzałem. Nie, czerwone koła, wheel, engine. Up on the hill? What hill? Gdzieś lotnikę? Tak. I mięso, nie upieczone, to też jeszcze warto. If you survive, come back on the hill. Up on the hill. Chyba nic więcej. Is that you up on the hill? South hill, yeah, I think this is all of us up here. No dobra, tu lecimy. To mięso upieczone masz ten, na starcie, zwykle. No wiem, wiem. Biegnę do pedowana. Już prawie przy nim jestem. To bezpieczne. Dude, I'm gonna tell you guys and everyone on the server is gonna come looking for me. Jestem przygotowany. Reeve. Strzelam. Reeve, where are you, Reeve? Come up on the hill, I got a weapon for you. Zniszczony się. Dobra, muszę wjechać do budynku. Będę mnie męczyć. Wszyscy biegniemy. Do żółtego. A nie lepiej do marketu? Od razu? A dobra, no. W markecie się lepiej strzela. Gdzie ten market był, nie? A, widzę, dobra. Zdłuż tej drogi. To może być uczeszczana droga do lotniska, nie? Uwaga. Helikopter. Wszyscy są? Wszyscy. Tak. Jeszcze jeden będzie chodził tamtędy. Kurde. Widzą, że są te. Zombiaki to latają. Te. Chyba ktoś biegł tu. Od strony wejścia tam.
za tym budynkiem. Albo zombiak. Zombie tam biegną. To nie my strzelamy teraz. A mówię. Biegnął, zombie biegają tam dalej. Ale może za helikopterem. Przełączcie na spluwy, no. Zombie odbiegły dalej. Tam biegają, cała masa ich tam biega. Za helikopterem masz biegła? Nie, bo helikoptera nie słychać. Słychać, słychać, biegną za helikopterem. Plecaka nie było, to się chyba zwijamy stąd, co? Czekaj, spojrzę przez lornetkę. Bierz ewentualnie jedzenie. Teoretycznie tak. Zależy kto jak lubi. Implying. Weź lornetkę, tam była z tyłu, jeżeli nie masz. Jak będzie jeszcze jedna, to mówcie. Ja w tej chwili mam tylko w tam w spluwie. Tu jest, a ty chcesz? No ja wolę rewolwer. Mniej naboi, ale lepiej się strzela moim zdaniem. Lornetkę wziąłeś? To jeszcze jedna jest, tak? Yeah, the white man. I must do that one. Zombie wracają powoli. Dobra, na lotnisko. Tak, no co, najwyżej się zwijemy. No to chodzi o to, żeby się bawić. Tylko teraz musi. Co? Co chcesz zrobić? Niggas ain't gonna find me, mate. Nakierowujesz na jakiś przedmiot, który leży na ziemi już wcześniej. I wtedy klikasz G. I wtedy open bug i wtedy wyrzucasz z plecaka na ziemię. Dobra. Idziemy? Chodź tyłem, tyłem, tyłem. Musimy teraz jeszcze plecak wyjmować. Tu za górkę szybko. Kurde, to wszędzie jesteśmy, z każdej strony mogą nas ostrzelać. Na tą górkę idziemy tam? Tak, tak, tam dobrze tam dym będzie widać. Zombiak biegnie. Ja wiem. Ja też. Tam jest dym taki. Ej, helikopter stoi. Chopper stoi sobie na lotnisku. Może być podpucha. Trzeba chyba górę sprawdzić tutaj. Słychać strzały. Gdzie? Ja nie słyszałem. Od lotniska. Do nas? Nie, z daleka.
Chodzimy na górę. Tak, tak. I tu może ktoś być, jakiś czajnik na górze. Richard, where you at? You scared the shit out of me. Kurde, nie mam wyczutej tej snajperki. Ja dawno z tym nie szłam. Yeah, we can go get you real fast. We're in helicopters. I'm at Thela Privolka. Gdzie słyszysz? Nie, to jest pełno helikopterów. Hey man, we gonna get that helicopter. Patrzcie na obrzeżach ekranu kropki. I'ma fuck that nigga up. Na górce, cały czas. Gdzie jest obok ciebie, po twojej lewej pozu. Tylko mal sprawdza, że tak powiem, nasze tyły. Dobra, jak wygląda to lotnisko w ogóle? Żadnych budynków nie widać. Tu był ten dym, strzały. Gdzie? To nami? Nie wiem, chyba gdzieś tu na dole. Gdzie? O! Widzę, tam daleko, tak. Black people. Ściągać? Jeżeli trafisz tak daleko. O, wsiad, kurde. Richard, how close you are? How close are you to smugglers then? I don't know now because I died. Tam jest drugi chopper na tym płycie tego lotniska. Znowu strzał. A, wygląda na rozwalone. Teraz nie słyszałem. Gdzie jesteście? Jestem zaraz na wysokości tego... Nie wiem. Oni go zabili. Ja ich ściągam. Kurde, podniesienie na oko, ale dobrze mi poszło. Dostał. Kurde, muszę amunicję przełożyć z plecaka. Nie mam amunicji. Z plecaka muszę przełożyć. No ja podniesienie na oko. Łaz tam jeździ. A gdzie ten drugi był? Jednego załatwiliście czy nie? Dobra, nie mam amunicji, miałem tylko dwa magazynki. Mam tylko rewolwer w tej chwili. Kurde, byłem pewien, że jeszcze dwa mam. Oni zabili tam kości chyba, albo chyba, że ten. Richard, where are you at? O Jezus, tam... Tak, no trafiłbym go teraz na pewno. Spróbujcie. Jestem bliżej już tego... Tam dalej, że tak powiem. Wsiadł, nie strzelę. Wsiadł do samochodu. Nie wiem, może... No szel, czy powiem jakie podniesienie. Nie widzę w ogóle, gdzie strzeliłeś. A strzelałem na jedną czy... Nie widzę żadnego śladu.
Nie widzę. Nie widzę. Dobra, ten gościu, który odjechał, on może nas flankować. Ja będę niedługo. Jestem na wysokości tego rozbitego helikoptera na dole. A jestem za to, za tobą. Koło ciebie ten pazur. Dobra, wpiednę tam na górkę, zobaczę co jest. Mam tylko rewolwer. Potrzebuję broń, byle jaką. Rick, what in the core? Ja cię powolutku czołgam do przodu. Samochód mi się popsuł i ten. Wysiadłem i ktoś mnie załatwił drugim strzałem. Dobra, widzę miasto z góry. W którym budynku jesteś, Julek? Tu wszystkie są mega podobne. To nie jestem w stanie określić. Jestem. Tu jest taki most. Przez mniej więcej w środku. Jestem przy tym moście. Kurde, jakie strome te góry, nie wiadomo jak tu chodzić. Fajna jest tam droga wokół, jest tak jakby... Najlepsza mapa, jedna jest taka te arabskie miasto, wielkie miasto, ale domy jeden, o trzy rodzaje i nie do każdego możesz wejść. Nudna mapa. Helikopter mnie tu mu cały czas lata. Uważaj, bo tutaj jakiś gunner z heli strzela do kogoś, widzę na czacie. Żadnej broni nie ma. W ogóle. Jest, pełno pistoletów. Żadnego nie widziałem. Ja dzisiaj jedną wioskę zrobiłem, dwa albo trzy Lionfieldy, Makarowów z 5, dwa rewolwery i dwa z 19-11. Magazynków miałem tyle, że 15 chyba. No, magazynki są, to racja. Dobra, jestem w grze. Jestem na północnym wschodzie. W jakim mieście wy jesteście? Rio Fredro. Zachód, północ bardziej. Rio Fredo. Okej. Dokładnie. Pazur, gdzie jesteś? 200 metrów mam. Tak długo, bo nie mogę biegać, bo z tych gór się nie da biegać. To idźcie później na północ, do Tarvisio i wtedy na wschód drogą. Odchodzę od południa do Rio Fredro. Z
Spotkajmy się przy tym moście. On jest bodajże na żółto zaznaczony. No co, ja nie widziałem tego miasta, tylko to drugie. Tu jest obok drugie. Także najpierw odbiegnę w ogóle. Jestem przy jeziorach dzielących te miasta. A jest most, dobra, widzę. To pod tym mostem? Przy moście, zaraz tam będę. O, jest druga broń. Jak będziesz chciał, to jest strzelba druga. Dobra, teraz po drodze to ja znajdę sobie coś. Ale pazur chyba też nie cenię. Ja jestem w tym budynku przy moście, jakby poza miastem, wiesz co chodzi? Aha, dobra, biegnę. Mam strzelbę. No i to by było na tyle. Ale helikopter blisko leci. Dobra, widzę cię. Uważaj, bo ci chyba zombiaki goniły. One jakoś łatwo się odczepiają. W prawy, lewy. Już wychodzę z budynku, z tyłu jest. Okej. Okay. Schowajmy się przed tym helikopterem. Tu nie mogłem wejść właśnie do tego pomieszczenia. Dobra, chodźmy. Tam tego shotguna weźmiemy do ciebie. Znaczy jak to tam, tego dabor barelet, dwururkę, o. Polsk będzie mi łatwiej. Ale żeby dwururka nie zabijała z jednego zombiaka na hita w korpus, to jest straszne. It's a little busy, just give me a minute. Tu jest. O, tutaj. Dobra, dzięki. Na górze też jest siekiera. O, oh, well, you with SUV, you just run past me. Czy te slugi można kombinować, czy nie? Nie, te są do Winchestera. A tam się Winchester pojawił. Po drugiej stronie. I was hiding from you. Wolisz Winchester czy tą dwururkę? Winchester jest dużo głośniejszy dla zombie. I'm at the barracks, no to nie, wolę tą dwururę. Nie, Winchester jest cichy. Bardzo cichy. Inaczej, dla zombiaków on jest mega głośny. Dla graczy cichy. Where he shot me. On ze strzelb dla zombiaków jest najgłośniejszą bronią. Lee Enfield jest bardzo głośno. No tak, ale Enfield nie jest jako ten. Okay, jako strzelba. Dobra, ja wziąłem tego Winchestera. Dobra. Pazur, jak chcesz, to tu są trzy paczki naboi do tej strzelby, także weź. Do mojej czy do tamtej? Do twojej. Strzelam do zombiaka. Pierwszy zombiak zabity. Ale tu przed chwilą było słychać jakąś eksplozję. A, śmigłowce na pierwsze. One mają rakiety. Jakieś. That's me. O co chodzi z tą ikonką broni? Tym? Masz ikonkę broni nad stanem. Że tak powiem. Piciem, jedzeniem. To chyba głośność broni. Zwraca uwagę. No może. Jak strzelisz. To w ogóle nic nie ma tutaj? Tutaj nie ma, nie? Nie, nie. To co, lecimy. To idźcie to na północ i później na wschód tą drugą. Do miasta samego nie będziemy wchodzić. Jak już to we trzech. Powiedziałem, jestem przy mojej stana. To za chwilkę zjedziemy. Idźcie do... Idźcie. No to wow, idzie na wschód. Dym. Pazur, widzisz to? Tak.
chcemy iść tamtędy. To rzeczywiście helikopter mógł się rozbić i on potem wybucha w ten sposób. Chodźmy tak bardziej brzegiem do tego lasu. Ej! Zobacz, jak to jest zombie w stronę tego rozbitego helikoptera po drodze. Tam dwie małpy siedzą. And no, it is not. Myślę, żeby jeden został z tyłu i w razie czego obserwował. Co ty na to? Tylko gdzie ty jesteś teraz? Przy takim dobra, dobra, już, okej. Okay. To słychać kości. Wejdźmy na to z górze tutaj, po prawej. I stąd ktoś niech obserwuje. To może być fajna broń przy tym. To jest tak, żeby widzieć co się dzieje na to. Dobra, jest jeden zombie. To co, kto zostaje, kto idzie? No ja zostanę wtedy. No dobra. Nie, tu nie ma ciała. Nowy helikopter. No, coś leci. Ale nie widać. Jest tam pomiędzy wami, na tym wzgórzu po prawej stronie, jest ten ząb, jak tak dziwnie. Się w ogóle nie rusza. Tak, tak, ale ja tu już widziałem takie właśnie rzeczy. Przy drzwiach stali, nie mogłem wejść. A czy tam dalej nie mamy? Czy to są tylko gałęzie? Co dalej? Tam, jak patrzysz, między tym wzgórzem, a od takimi sosnami po... To tam wygląda jak bambo, no, a może to jest tylko gałąź, nie wiem. Stąd nie widzę. Dobra, chodź, przemieszczamy się dalej. Sprawdźmy tą chatkę, jak już przy niej jesteśmy. Makarow, poza tym śmieci. Pistolet czy nie? Czy nie, to... magazynek. Oj, co ten zombie się tak rzucił? Uważaj, wlazłem. I gdzie on jest? Nie widzę go. Chyba się zahaczył.
No bez przesady. Bezpośrednio w głowę? Leżeć. Mikrofon muted. Mikrofon activated. Nie wiemy, co ten wskaźnik broni oznacza, migający na czerwono. Czy się wydaje, że to jest głośne zwracanie uwagi przez broń, jeżeli paliłeś? Dobra, chodźmy sobie stąd. Tędy ominiemy to miasto. Ale w sumie jest smutkie, tak jak patrzeć. To jest taki zlepek zabudowań mały. Dokładnie. Takie miasteczko. A patrz, tu są jakieś bloki. Bloki po prawej. Chodź się schowamy w drzewach, ja sobie przełączę na voice activated, wiesz, bo mi tu mysz, no, przycisk na myszce nie działa. To jest diabeł, nie robota. No, dobra. Dobra, czekaj. Ernest Hemingway once wrote, "The world is a fine place and worth fighting for." I agree with the second part.